kruchów i bez złudzeń, walczmy zyskać, a nie stracić, wiążąc swoje godzie cudze. Niech ci obcym będzie każdy, byś się z kimś nie musiał dzielić. Przecież górą zawsze będą ci, co będą więcej mieli. Bardzo fantastyczna jest ta, interesująca jest inicjatywa sama, powołać do życia te teatry niszowe, bo rzeczywiście są schowane gdzieś w niszy i nie widać, nie słychać. Nie znamy takich teatrów. Mamy szansę poznać. Jak mógłbym być pomocny? Na moją zieloną świeczkę, nie chcąc spartaczyć naszego zbożnego dzieła, bylibyśmy w niebo wzięci, gdyby jakaś czcigodna osoba zechciała wstępnie poddać próbie bal, by sprawdzić, czy działa jak potrzeba. A więc dajmy na to, nieprawdaż. Nigdy w życiu. Nie przeszkadza nam to, że większość tych teatrów jest tworzona przez młodych, bardzo młodych ludzi, studentów. Ja już jestem troszeczkę bardziej zaawansowany w tych doświadczeniach teatralnych, ale pracuję również z młodymi ludźmi i to właśnie o nich mi chodzi najbardziej. Bij się w piersi, kiedy pora, bądź aktywny na nieszporach. Myśl o sobie, pilnuj swego. I nie kradnij. Byle czego. Miej realia na uwadze, bądź trezorny, szanuj władzę. Nie wychylaj się nad miarę, tu pal świeczkę, tam ogarek. Przyjeżdżamy po prostu pokazać się, po prostu spotkać się ze znajomymi. Bo naprawdę, bo to jest teatr w ogóle na Lubelszczyźnie, to jest bardzo wąskie grono. Wszyscy wszystkich znają. U nas też odbywa się właśnie wcześniej wspomniana scena dramatyczna, w której właśnie tylko za ten symboliczny dyplom się gra. I to jest właśnie piękne, że nie ma tego gonitwy. Nie ma za jakąś nagrodą, że ten był lepszy, tamten był gorszy. Jest po prostu równe spotkanie się przyjaciół.